Witamy w Godnowej, bocianiej wiosce. Bramie do rezerwatu Stawy Mielickie. Wieś Godnowa jest położona dokładnie po drugiej stronie rezerwatu Stawy Mielickie. Dlatego nazywamy ją bramą do rezerwatu. Położenie po drugiej stronie Stawu Słonecznego Dużego sprawia, że pozostaje w bliskim sąsiedztwie sołectwa Ruda Mielicka, gospodarza dzisiejszego spotkania. Chcielibyśmy pokrótce zaprezentować walory naszej miejscowości. Ze względu na to, że do Godnowej przylegają dwa stawy gadzinowe, dawniej zwane Godnowcami, na których występują liczne odmiany dzikiego ptactwa, śmiało możemy powiedzieć, że nasza miejscowość w niczym nie ustępuje gospodarzom dzisiejszej imprezy, przynajmniej pod tym względem. W marcu tego roku nawiązaliśmy kontakt z panią Agnieszką Czuryło z Fundacji Ekorozwoju we Wrocławiu. Podczas spotkania powstał pomysł utworzenia u nas wioski tematycznej. Ze względu na to, że gniazduje na naszym terenie bocian czarny oraz pojawiają się liczne osobniki bociana białego, zostaliśmy wioską bocianią. Ponieważ w chwili obecnej nie mieliśmy u siebie gniazd bocianich, postawiliśmy je wybudować. I tak własnymi siłami powstały dwie platformy bocianie na terenie wsi. Pod koniec ubiegłego roku, jako jedno z 9 sołectw, podpisaliśmy porozumienie z burmistrzem gminy Mielicz o przejęciu niektórych zadań gminy. Zadania te polegają m.in. na utrzymaniu zimowym dróg gminnych, utrzymania świetlic, opłat za oświetlenie uliczne, ład i porządek, promocja miejscowości. Jak pokazało życie, projekt ten okazał się strzałem w dziesiątkę. Drogi były na czas odśnieżone, działki gminne utrzymywane w należytym porządku i systematycznie wykaszane. W tym roku jeszcze chcemy przeprowadzić remont schodów przy świetlicy. A może się uda wyłożyć kostką podłoże pod mające powstać wiaty turystyczne? Jeżeli będzie taka możliwość, w roku przyszłym również będziemy chcieli podjąć te zobowiązania, do czego zachęcamy również inne sołectwa. W Godnowej od 2 lat działa również Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Mieszkańców Godnowa przy Lesie. Podejmujemy różne akcje na rzecz lokalnej społeczności. Takie jak porządkowanie cmentarza poewangelickiego, mikołajki czy festyny rodzinne. Podczas tegorocznych wakacji zorganizowaliśmy tygodniowy wakacyjny kurs języka angielskiego dla dzieci, prowadzony przez szkołę z Grodziska Mazowieckiego. Wcześniej byliśmy współorganizatorem Dnia Dziecka w Nowym Zamku przy istniejącej szkole podstawowej, w której także przeprowadzaliśmy konkurs z nagrodami dla uczniów. Naszą bolączką jest kiepski stan techniczny naszej świetlicy. W projekcie budżetu przedstawionym przez burmistrza na ten rok, były zapisane środki na budowę wiaty, wigwamu, który miał służyć nam jako świetlica. Jednocześnie zebranie wiejskie podjęło uchwałę o wyrażeniu pozytywnej opinii na sprzedaż starej świetlicy, która w żaden sposób nie spełnia wymagań, choćby ze względu na jej zły stan techniczny. Pomimo wielu starań, Rada Miejska w swoich poprawkach do budżetu nie uwzględniła naszych potrzeb. Tak więc postanowiliśmy metodą małych kroków budować za swoje. Fundusz sołecki na bieżący oraz na przyszły rok postanowiono w całości przeznaczyć na budowę tego typu obiektu.